Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed 2015. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będę jeździł Hondą S2000. Powracamy do Hondy S2000. Zobaczę, czy jeszcze umiem nią jeździć. Tak naprawdę boję się. Ten samochód jest nerwowy jak cholera, ale myślę, że jakoś sobie poradzimy z nim. To znaczy, ja sobie jakoś poradzę. Nie pamiętam, jaki mam nawet tutaj tunik, jak coś pozmieniałem i tak dalej. W każdym razie ten samochód naprawdę jest mocno stunigowany, jeśli chodzi o osiągi, i powinienem sobie z nim poradzić nawet na najtrudniejszych jakichś tam wyzwaniach, które na mnie już czekają. Zobaczcie, ile tego jest tutaj na mapie. Miałem problemy z Amy jadąc Mercedesem. Zobaczymy, jak sobie poradzę jadąc Hondą, która osiągi ma znacznie lepsze od Mercedesa, co jest dla mnie troszeczkę śmieszne, no bo jak taki tyci samochodzik może być szybszy od takiego Mercedes? Trochę takie nielogiczne, takie... Tak mi to nie pasuje, no ale oczywiście tuning może zdziałać wszystko. Można z samochodem zrobić wszystko, zostaje tylko praktycznie na dwozie. Poza tym można go odciążyć. Honda jest malutka tak naprawdę. I jest lżejsza na pewno od Mercedesa. No ale zobaczcie, już tutaj na starcie Honda daje radę. Mercedes odstawał z tyłu strasznie, a tymczasem ja doganiam tutaj czołówkę. Takie bolidy jak Murcielago. Z przodu coś tam bardzo szybko jedzie. Nie wiem, co to za auto. To jest Amy w swojej 180-ce. Nie wiem, jak ominąłem po prostu tamto zderzenie, ale to było ekstra. Wow. Dobra, jedźmy po prostu. Gonią mnie tam ładnie. Jest to jeden z trudniejszych chyba wyścigów, z jakimi mamy tutaj do czynienia, bo już kilka razy nie udało mi się go zaliczyć. Ale na razie jakoś lecę. Zauważyłem, że za każdym razem, kiedy prowadzę taki drift dosyć długi, oni mnie tam doganiają z tyłu, więc samochody mogą być różnie streamingowane. Ale idzie mi na razie bardzo dobrze. Nie skupiam się na tym, aby robić tutaj jakieś perfekcyjne drifty, bo to nawet nie o to chodzi w tej grze. Chodzi o to, aby pokonywać też bardzo szybko te zakręty. Niekoniecznie precyzyjnie, bo tego się tak robić tutaj za bardzo nie da. Ten drift jest tutaj mocno arcade'owy, taki mocno arcade'owy, mocno... Ty spadaj stąd. Kurde, sprzeciwka, policaje! I przed metą mnie wziął do szkurde! Moi drodzy, jest to moje chyba piąte podejście do tego wyścigu. Jest naprawdę bardzo ciężko. Ci zawodnicy w końcu są niesamowicie szybcy. I cholera, no ja pierdzielę, to są jaja jakieś. Kurde. I teraz będę siódmy na 7. Trzeci, znaczy zaraz mówię, przejdzie tam z tyłu. Naprawdę jest ciężko i wiecie co, ja będę musiał chyba tutaj inny samochód wziąć albo przerobić trochę moją Hondę. Ale wiecie co, spróbuję pojechać Porsche. O, mam jeszcze szansę wygrać. To ostatnie gówno mnie normalnie rozwala. Ciężko, jest ciężko, ale bardzo dobrze jest tak ciężko. Wskoczę do garażu, wezmę Porsche, bo ja widzę, że tutaj potrzebny jest samochód, który mniej driftuje. Ojej! Dobra, Porsche się nie spisało, ostatnia nadzieja, moje BMW. Zrobimy sobie tutaj dostosowanie bardziej na prowadzenie, tak. Gdzieś tak. Nie wiem, czy jakieś części uda się tu wsadzić. Właściwie znalazłem kilka części w poprzednim odcinku. Mogę je zastosować chyba z upływem czasu. 2 kilo, to mam. Dobra. Osiągi. Czy ja coś tu mogę zainstalować? Mam 16 tysięcy. Nie starczy mi to na nic konkretnego. Ale strasznie trudna misja. Zobaczcie, nie mogę kupić nawet turbosprężarki takiej najlepszej za 25 tysięcy. Straszne. Ale mogę kupić elektrykę. Zapłon mogę kupić. A jeszcze jest tutaj trochę do modyfikacji, widzę. Muszę trochę ulepszyć, naprawdę. Ciężki event od Amy. Oj, chyba przed tym mnie niektórzy w komentarzach uprzedzali, że będzie ciężko.
Mogę kupić jeszcze zawieszenie, myk. Oponki. Właśnie, jakie by tu kupić teraz? Na grip. Dobra, spróbujmy. Aha, ja miałem kupione, więc git. Nie straciłem kasy. Tu już chyba więcej części zainstalować się nie da, bo wszystkie albo mam zamontowane, albo są zablokowane, więc to jest maksymalny tuning jak na obecną chwilę, zdaje się. W dodatku zainstalowałem sobie najlepsze opony na grip. Nie jestem fanem takiego rozwiązania, bo na tych oponkach niespecjalnie mi się jeździło. Tym bardziej, że mam ustawiony tutaj tuning teraz bardziej na przyczepność, chociaż jeszcze troszeczkę na drift, można by powiedzieć. Ale jest to jeden z najbardziej przyczepnych samochodów w moim garażu, więc no nic, boję się, ale jeśli nie uda mi się w BMW, to naprawdę w żadnym innym samochodzie. W Hondzie, może też to kwestia treningu, ale w Hondzie, oj, ciężko byłoby. No wiadomo, gdybym sobie przesunął ten suwak bardziej w kierunku gripu, to pewnie bym osiągnął jakiś lepszy wynik. Nie mogę wystartować, nie wiem czemu. Nie mówcie, że... Co? O, już chyba mogę. Dobra. Ostatnia próba. Jak BMW GTR nie da rady, to już absolutnie żaden inny samochód nie da rady. Co jest najgorsze, ja przed chwilą stunigowałem trochę to BMW, przerobiłem znacznie, opony są na grip, samochód jest bardziej na grip zrobiony i nie wiem, jak sobie poradzę z takim tuningiem teraz. Na razie trzymam się peletonu, trzymam się czołówki, więc chyba nie jest tak tragicznie. No ale słuchajcie, tutaj naprawdę pod koniec dopiero rozstrzyga się wyścig. Oni potrafią mnie dogonić. Aj! Dogonić pod koniec wyścigu i przegonić dosłownie metry przed metą. To jest straszne. Zobaczcie, jednak Kraksa, jestem na ostatniej pozycji. A tutaj nie ma tak, że oni na ciebie czekają. Trzeba ich dogonić niestety. A to nie jest taka też łatwa sprawa. Ej mi, spadaj mi stąd z tym złomem. Dobra, nie takim złomem, zobaczcie, jedzie na równi ze mną. Co ona wsadziła do tej 180, ja nie wiem. O, w dupę! No kurde! I znowu ostatni. Jak się długo respawnował skubaniec. Zobaczcie, ostatni, nikogo nie widać na mapie. Dobra, dopiero się ktoś pojawił. Ktoś się chyba rozbił. Mogę porzucić tą nutkę rywalizacji i wiem, że muszę dać z siebie wszystko. O, by to zaliczyć! Ja, no ja! O, fuck! Shit! Serio! Jedź! 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 Nie daj mu! Nie daj mu! Teraz albo nigdy! Jedź! Całusieńki odcinek. 34 minuty ten jeden wyścig robiłem. Zdobyłem tu chyba ze 3 poziomy, powtarzając to bez przerwy. Udało się, ale z trudem niesamowitym. Udało się przy pomocy tej BM-ki. Wydaje mi się, że Honda troszeczkę lepiej przyspieszała, może ze względu na części unikalne, jakie mam w niej włożone. Może gdybym zrobił ją bardziej na ten grip, to by było lepiej, ale jest i tak cholernie ciężko to ukończyć. Ja to ukończyłem teraz cudem, naprawdę. Bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.